jeden z największych przekrętów PiS. Czarne chmury nad Morawieckim i Ziobrą. Nie ma dnia, by obóz rządzący nie brał pod lupę działań swoich poprzedników. Członkowie zespołu do spraw rozliczeń PiS złożyli w czwartek, 11 kwietnia, zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobro. Czego dotyczy sprawa? Członkowie zespołu do spraw rozliczeń PiS, posłowie KO, m.in. Mec, Giertych Roman, Katarzyna Kierzek-Koperska, Karolina Pawliczak, złożyli w czwartek w prokuraturze okręgowej w Warszawie zawiadamianie o możliwości popełniania przestępstwa przez byłego premiera oraz byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zespół Giertycha rozlicza Ziobrę i Morawieckiego. Jak mówił Giertych na konferencji prasowej, zawiadomienie dotyczy jednego z największych przestępstw i przekrętów pisowskich, mianowicie zablokowania KPO. Przez wiele lat, wiele miesięcy, Polska czekała na środki unijne, które się nam należały, dlatego że na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaciągnęliśmy razem z krajami unijnymi kredyt w postaci obligacji unijnych, który miał prowadzić do sfinansowania odbudowy gospodarki po epidemii, wyjaśnił. Jak dodał, kredyt ten zaciągnęły wszystkie kraje unijne. Tymczasem Polska nie otrzymywała tych środków ze względu na to, że doszło do naruszenia zasad praworządności i mieliśmy do czynienia z zablokowaniem tych środków przez KE, wynikającym z tego, że nie spełnialiśmy wymogów, na które zgodził się prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. To on się zgodził na to, żeby uzależnić wypłatę KPO od praworządności, a potem tej praworządności specjalnie nie przestrzegano, dodał. Posłanka Kierzek-Koperska zwracała uwagę, że w czasie, kiedy polskie samorządy i przedsiębiorcy potrzebowali pieniędzy unijnych na odbudowę gospodarki, dwoje panów przepychało się między sobą i próbowało sobie udowodnić, który z nich ma więcej racji. To nie jest profesjonalne podejście do zarządzania państwem, oceniła. Reklama. Dodała, że te działania miały pośredni wpływ na podwyżki cen prądu, które będziemy mieć za chwilę. Dlatego, że środki z KPO miały iść w dużej mierze na transformację energetyczną, wyjaśniła. Zaznaczyła, że środki z KPO zostały dopiero teraz odblokowane dzięki premierowi Donaldowi Tuskowi. Uważamy, że osoby winne tego stanu rzeczy powinny ponieść odpowiedzialność, powiedziała. Pawliczak zapewniła, że skończył się definitywnie czas, kiedy urzędnicy państwowi, wysocy funkcjonariusze publiczni, nie ponosili odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje. Tak jak zadeklarowaliśmy na początku działania naszego zespołu, rozliczamy i będziemy rozliczać rządy PiS, podkreśliła. Dlaczego obywatele naszego kraju mają ponosić konsekwencje nieudolności i niegospodarności decyzji, które podejmował ówczesny premier Morawiecki wraz z ministrem Ziobro, pytała. Jak napisano w zawiadomieniu do prokuratury, chodzi o podejrzenie popełniania przestępstwa przez ówczesnych funkcjonariuszy publicznych, byłego premiera Mateusza Morawieckiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, polegającego na tym, że w latach 2022-2023 działając na szkodę interesu publicznego, nie dopełnili swoich obowiązków poprzez doprowadzenie do niezłożenia wniosku do Komisji Europejskiej o wypłatę środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, KPO. A także poprzez opóźnienie, blokowanie, reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzili do nałożenia na Polskę kary w wysokości około 556 milionów euro, około 2,5 miliarda złotych,
za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ponadto wniesiono również o ściganie tych osób w związku z popełnieniem przestępstwa na szkodę interesu publicznego, a także wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Mueller odpowiada i atakuje PO. Na oskarżenia adresowane w stronę Morawieckiego i Ziobry zdążyło odpowiedzieć już były szef KPRM, Piotr Mueller. Ocenił, że odblokowanie środków z KPO przez Komisję Europejską, to niestety wyraźny dowód, że działania Komisji miały na celu zmianę rządu w Polsce na bardziej ustępliwy. To dobrze, że środki wynegocjowane przez premiera Mateusza Morawieckiego w 2020 roku wpływają do Polski. Nie zmienia to faktu, że gdyby nie destrukcyjne działania opozycji, to dużo wcześniej trafiłyby do kraju, powiedział.